Witam Państwa. Dzisiaj nadal pogodnie, choć możemy obserwować rozwój chmur. Maksymalna temperatura 19 stopni Celsjusza i nasz dyżurny redaktor zamykał grzejniki. Za chwilę prognoza pogody na najbliższą noc. Najbliższą noc zachmurzenie będzie rosnące. Maksymalna temperatura plus 5 stopni Celsjusza. Słaby wiatr z kierunków wschodnich. Jutro zachmurzenie wzrastające. Maksymalna temperatura osiągnie tylko 13 kresek powyżej zera. Nadal powieje słaby wiatr z kierunków wschodnich. We wtorek zachmurzenie duże, a temperatura w dzień nie przekroczy 14 stopni Celsjusza. Słaby wiatr z kierunków południowo-zachodnich. W nocy mogą wystąpić opady. Temperatura minimalna około 7 stopni. W środę objawi nam się ponure oblicze jesieni. Zachmurzenie duże i pojawi się na przemian deszcz i mrzawka. Maksymalna temperatura nie przekroczy 11 stopni Celsjusza. W nocy można spodziewać się niewielkich przerw w opadach i temperatury około 8 stopni powyżej zera. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Tak zwana niska emisja, czyli dym z kominów i pieców węglowych naszych domów, to największe źródło szkodliwych substancji emitowanych do powietrza. Najgroźniejszą porą roku w tym względzie jest zima, a jesienią rozpoczyna się ten nieekologiczny proceder. Jedynie ciepła jesień powstrzymuje nas od palenia w piecach. Jak informuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, dzisiaj nastąpi dalsza poprawa warunków aerosanitarnych w województwie śląskim. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń będą układać się na niższych poziomach niż w sobotę. Do zobaczenia i zapraszam na kolejną audycję, w której przedstawię prognozę pogody dla Śląska.